Putin o swojej nowej broni w kontekście Polski. Centrum prasowe na granicy z Białorusią. A na koniec PiS ostro w dół. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jak pewnie zauważyliście, na tym kanale coraz częściej wypuszczamy takie shorty, to są te filmy krótkometrażowe, że tak powiem, jednominutowe w pionie, maksymalnie do 1 minuty, no i tam coraz częściej staramy się wypuszczać takie komentarze jeszcze bardziej na bieżąco, czyli po prostu coś się dzieje, no i wpada to na kanał. Nie wiem, czy widzicie te materiały wszyscy, bo się okazuje, że bardziej docierają one do nowych widzów, do dużo szerszej publiki z tego względu, że są otwierane bardziej z karty shorts i to jest tak, że na początku nie zyskują zbyt dużo wyświetleń, mają tam po kilkanaście, 20 parę tysięcy, no i później nagle jest taki strzał właśnie z karty shorts. Nie wiem, czy to stali widzowie to oglądają, czy jednak trafia to po prostu do nowych widzów z YouTube shortsów, ale jeżeli nie widzieliście ich, to serdecznie Was zapraszam do tego, żeby kartę z shorts na YouTubie na telefonie również sprawdzać, no bo tam staramy się mówić Wam, jak jest, bezpośrednio po tej sytuacji. Wiadomo, te standardowe wiadomości, jakie mamy, pojawiają się codziennie o 6:30 i 18:00. Mamy takie dwie standardowe godziny, no a tam wypuszczamy po prostu rzadziej. Oczywiście jak na razie jest to rzadziej, bo testujemy, jak to będzie wyglądało, no ale od razu jak coś się dzieje, jak jest jakiś breaking news, taki konkretny, że faktycznie warto by było o tym wiedzieć, to chcemy, żebyście o tym wiedzieli. Zatem zapraszam serdecznie na naszą kartę shorts, a teraz lecimy z pierwszym tematem. It has been identified by Moscow's state-controlled TV as Vladimir Putin's weapon of choice to wipe out American cities in the event of an atomic conflict and follows successful tests Russia has produced it. Zaczęliśmy opracowywać broń hipersoniczną w odpowiedzi na działania NATO, które stanowią zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej, powiedział we wtorek Władimir Putin. Niedawno Rosjanie przeprowadzili kolejny test hipersonicznego pocisku manewrującego 3M22 Cyklon, który trafił w cel oddalony o ponad 400 km. Jak pisano na łamach wirtualnej Polski, Rosjanie wystrzelili niedawno pocisk hipersoniczny z fregaty Admirał Groszkow, znajdującej się na Morzu Białym. Według informacji podanej przez rosyjską agencję prasową TASS, Stowarzyszenie Badawczo-Produkcyjne Budowy Maszyn rozpoczęło już pracę nad seryjną produkcją 3M22 Cyrkon. Zdaniem prezydenta Rosji pocisk ten może osiągnąć prędkość około 9 machów i jest w stanie trafić w cele oddalone o 1000 km. Agencja informacyjna Interfax podkreśla, że obecnie Rosja posiada m.in. jeden aktywny lotniczy kompleks hipersoniczny przenoszony przez myśliwiec MiG-31. Prędkość rakiety ma wynosić 10 machów, a jej zasięg przekracza 2000 km. We wtorek 30 listopada Putin nawiązał do rozwoju broni hipersonicznej podczas swojego wystąpienia na forum Rosja Wzywa. Doszło do tego, że systemy obrony przeciwrakietowej są rozmieszczane w Polsce i Rumunii, a wyrzutnie, które tam są, MK-41, mogą być również wyposażone w Tomahawki, manewrujące pociski uderzeniowe. A to stwarza zagrożenie dla nas, mówił prezydent Rosji, cytowany przez agencję RIA Nowosti. A recent announcement said that further submarine Zircon tests would only proceed in 2024 or 2025. Jak widać, według narracji Putina, to jego tu można określać wręcz jako ofiarę tego całego konfliktu. Przecież jedyne, co on robi, no to się broni. On stawia tylko te wszystkie swoje nowe urządzenia, inwestuje w nowe sprzęty właśnie dlatego, że to my stanowimy dla niego zagrożenie. On się obawia tego, że w końcu możemy wykorzystać pewne nasze akcesoria i pewne nasze wojska, które nie są, co prawda, polskie, ale jednak stacjonują w bazach w Polsce, więc to on robi akcje defensywne, a nie ofensywne. My jesteśmy agresorem. Jeszcze raz, co dokładnie powiedział? Rosja wzywa. Doszło do tego, że systemy obrony przeciwrakietowej są rozmieszczane w Polsce i Rumunii, a wyrzutnie, które tam są, MK-41, mogą być również wyposażone w Tomahawki, manewrujące pociski uderzeniowe. A to stwarza zagrożenie dla nas. Jak widzicie, on zdaje się być wręcz bezbronny teraz, bez tego wszystkiego, co robi. No i można by było to włożyć między bajki oczywiście, bo tak zapewne zrobią wszystkie polskie media i wszystkie zachodnie media, które będą komentować tę sprawę, zwłaszcza amerykańskie, o ile w ogóle odniosą się do sprawy w kontekście Polski właśnie, no ale Gdyby nie to, że w mediach zachodnich słuchamy dokładnie tej samej narracji i ciężko wynieść taką jednolitą prawdę z tego wszystkiego, bo tutaj nagle się okazuje, że nikt nie jest agresorem. Każda strona się tylko broni. Więc po co się tak bronią? Dziwne, co? No to kto w końcu jest agresorem takim realnie racjonalnym? No chyba za bardzo nikt. Albo każdy. Z tego względu, że po prostu każdy się zbroi coraz bardziej i wymyśla sposoby, jak tu doprowadzić do przejęcia kontroli nad jakąś kolejną częścią świata, ewentualnie nad kolejną częścią gospodarki drugiego kraju. No i tylko czeka na jakiś słaby moment, żeby tylko właśnie to zrobić. Co więcej, Łukaszenka jako ten taki, wiecie, doberman Putina, że tak to powiedzmy, też testuje nasze reakcje. Jak będą mnie dusić Polacy czy ktoś tam jeszcze, to czy ja będę patrzeć na jakieś kontrakty? O czym pan mówi? Polacy postanowili zamknąć granicę, proszę bardzo, zamykajcie. Także już tutaj sugeruję, że jego umowy międzynarodowe totalnie nie obchodzą. Jego to nie rusza i to, że mamy podpisane jakieś kontrakty, jesteśmy na coś umówieni, no to on może to zmarginalizować, odstawić w niebyt i tak zablokować nam rosyjskie surowce. My nie tak często jeździmy do Unii Europejskiej. Nasze interesy są dzisiaj w Rosji, w Chinach, na wschodzie przede wszystkim. Zasugerował także, że on również mógłby zamknąć granicę, co wpłynęłoby na tranzyt towarów z zachodu do Rosji i Chin. A co jeśli zamknę, co będzie wtedy z towarami, które głównie do Rosji i Chin idą przez nas? No i właśnie, to jest główny problem, jaki my teraz mamy, ponieważ nie ulega żadnej wątpliwości, że Łukaszenka robi wszystko we współpracy z Putinem i Putin nie może, Rosja nie może jako takie supermocarstwo mówić tego typu kwestii. Nie mogą deklarować, że zerwą jakieś kontrakty międzynarodowe, bo zwyczajnie zbyt dużo by ich to kosztowało. Naruszyliby swoje zaufanie, które mają od innych partnerów, którym sprzedają chociażby gaz czy właśnie inne surowce. Ale Łukaszenka? On może wszystko. To jest mały kraj, a i tak wsparcie dostanie, no bo jak sam stwierdził, mają zaplecze w Rosji i w Chinach. No a o co chodzi w ogóle z tą całą bronią nuklearną? Proszę bardzo, Putin ma nową groźną zabawkę. W kilka minut zrówna z ziemią nasze lotniska, porty i elektrownie. Na co Rosja wydaje grube miliardy zarobione na surowcach naturalnych? Oczywiście na zbrojenia. Moskwa chce należeć do ekskluzywnego klubu supermocarstw wyposażonych w broń hipersoniczną. Władimir Putin pochwalił się właśnie najnowszym testem pocisku Cyklon. No i jak widzicie, nie wygląda to chyba najlepiej. Zgłaszają informacje o jego udanych testach tej broni, czyli najprawdopodobniej wszystko tam działa jak należy i jest możliwość, że zostanie wykorzystane to przeciwko nam, bo tutaj już nawet nie chodzi o nas, o Polaków, o Polskę, że to my rozpętamy jakieś wielkie piekło. Piekło rozpęta ktoś inny, ale to u nas stacjonują wojska tych innych i nic dziwnego, że Ukraina się teraz boi i wzywa swoich sojuszników do działania i właśnie teraz się okaże, czy mają jakichkolwiek sojuszników, bo teraz poinformowali o tym, że wzywają sojuszników do zrobienia, nazwali to pakietem odstraszającym Rosję. Ukraina wezwie sojuszników, by wraz z nią przygotowały pakiet odstraszający wobec Rosji, powiedział w środę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba. NATO powinno przygotować sankcje, które byłyby nałożone na Rosję, jeśli wybierze ona najgorszy możliwy scenariusz. Czyli nawet Ukraińcy nie mają już w głowie tego, że NATO ich obroni, militarnie, że ich obroni, a jedyne co będą mogli robić, to wspierać ich finansowo i dawać broń. To jest jedyne, na co stać NATO, przynajmniej jeżeli chodzi o Ukrainę. No i jeśli dojdzie do najgorszego możliwego scenariusza, rozumiecie? Do konfliktu zbrojnego, do próby przejęcia przynajmniej kolejnej części tego kraju, no to oni chcieliby, żeby nałożyć na Rosję sankcje. Może nas to niepokoić, bo ciekawe, czy jak dojdzie już do czego, o ile tak będzie, to czy my będziemy mieli sojuszników? Następny temat. Jest 19:20, to program Raport z Granicy. Ja się nazywam Natalia Nowak-Podbrożna. Dobry wieczór. Granica polsko-białoruska od września do końca listopada była zamknięta dla przedstawicieli mediów. Powodem był 90-dniowy stan wyjątkowy, którego rząd i prezydent nie mógł przedłużyć, zgodnie właśnie z obowiązującą konstytucją. We wtorek Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Dopuszcza ona dziennikarzy do terenów przygranicznych, ale tylko za zgodą komendanta Straży Granicznej i według regulacji ministra spraw wewnętrznych. W piątek ruszy centrum prasowe dla dziennikarzy, którzy relacjonują sytuację na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej oraz obserwują trudną sytuację geopolityczną w naszym obszarze Europy, poinformował PAP w środę rzecznik rządu Piotr Miller. Dodał, że centrum prasowe ulokowane jest między Kuźnicą a Sokółką. Będzie miejscem pracy dla dziennikarzy polskich i zagranicznych, zaznaczył. W centrum będą odbywały się konferencje prasowe, ale również spotkania z ekspertami od tematyki wschodniej. Będą to specjalne, pogłębione warsztaty o sytuacji geopolitycznej, podczas których można w horyzontalny sposób wyjaśnić aktualne działania pochodzące ze wschodu. Miller zapowiedział jednocześnie, że w środę rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń akredytacyjnych. Również dzisiaj zostaną przedstawione zasady wstępu mediów na teren objęty specjalnymi zasadami bezpieczeństwa. Szczegóły zostaną przedstawione dzisiaj na konferencji prasowej, która odbędzie się w siedzibie Straży Granicznej, powiedział rzecznik rządu. Podczas rozmowy PR24 senator PiS i wiceminister obrony Wojciech Skórkiewicz był pytany o wprowadzony we wtorek, a obowiązujący od 1 grudnia zakaz przebywania przy granicy z Białorusią oraz ewentualną obecność tam dziennikarzy. Dziennikarze będą mogli być obecni w pasie granicznym za zgodą komendanta właściwego Straży Granicznej. My też się do tego przygotowujemy, dodał. Lada moment ruszy centrum prasowe, gdzie również dziennikarze będą mogli przybyć, gdzie będą mogli nagrywać swoje rozmowy. Jestem przekonany, że obecność dziennikarzy i ich praca na granicy będzie ułatwiona i będzie możliwa, przekazał. Jak podkreślił, ważne jest też to, żeby funkcjonariusze, żołnierze na granicy nie byli zaskakiwani od polskiej strony przez pracowników mediów, dziennikarzy, fotoreporterów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Niedopuszczalne jest, aby w tej sytuacji dziennikarze czy inne osoby podchodziły z tej strony do funkcjonariuszy, żołnierzy. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, stąd decyzja o utworzeniu centrum medialnego dla dziennikarzy. Dodał, że zainteresowanie ze strony dziennikarzy jest duże. Niezależne media i dziennikarze skrytykowali rządowe plany w sprawie centrum prasowego na granicy. Znając tę władzę, mam poważne obawy, że dostęp dla wolnych mediów będzie bardzo utrudniony. Natomiast media prorządowe i te sympatyzujące z aktualną władzą będą miały otwarte drzwi. Zrobimy wszystko, aby polscy obywatele mieli dostęp do prawdziwych i rzetelnych informacji z granicy, mówił Roman Imielski, wicenaczelny Gazety Wyborczej, w rozmowie z serwisem press.pl. Pierwszy raz od 1989 roku mamy do czynienia z prawdziwą cenzurą, mówił Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny portalu onet.pl. W dzień i w nocy, ale jest mowa o grupach atakujących granicę, ale także 125 osób takich pojedynczo próbowało przekroczyć. Może posłuchajcie jeszcze raz tego cytatu z serwisu Radio Z. Niezależne media i dziennikarze, jeszcze raz, niezależne media i dziennikarze skrytykowali rządowe plany w sprawie centrum prasowego na granicy. Znając tę władzę, mam poważne obawy, że dostęp dla wolnych mediów będzie bardzo utrudniony, natomiast media prorządowe i te sympatyzujące z aktualną władzą będą miały drzwi otwarte. Zrobimy wszystko, aby polscy obywatele mieli dostęp do prawdziwych i rzetelnych informacji z granicy. Mówił Roman Imielski, wicenaczelny Gazety Wyborczej. Myślę, że uczczenie to tymi 10 sekundami ciszy wystarczy. Niezależni dziennikarze biją na alarm. Niezależny dziennikarz to wicenaczelny Gazety Wyborczej. Jesus Christ. W każdym razie, odnosząc się już do tej faktycznej sytuacji, no to jest to niewątpliwie racja, że możemy się obawiać, że możemy mieć obawy względem tego, że faktycznie będą nam dawali dalej tylko jakiś ucinek, urywek całej informacji, że będą nam mówić to, co chcą nam powiedzieć, że w dalszym ciągu nie będziemy mieli dostępu z kamerami na te granice, żebyśmy mogli wszystko zobaczyć, że w dalszym ciągu ci eksperci, których tam mają ponoć zapraszać na debaty, nie będą rzetelni, będą wybrani przez władzę. Jednak to dalej są tylko przypuszczenia i w dodatku nie biją na alarm faktycznie niezależni dziennikarze, ludzie prowadzący blogi czy vlogi w internecie, którzy robią często kawał dobrej roboty, nawet lepszej niż te wielkie molochy, bo przede wszystkim nie są sprzedani żadnemu układowi sił, żadnemu układowi politycznemu, układowi władzy. Więc jak na razie to możemy tylko o to podejrzewać. Jak będzie? Spodziewam się, że faktycznie może być z tym krucho, z dostępem mediów, ale na razie może tego nie oceniajmy. W każdym razie naprawdę ciekawy cytacik. Nieodparte mam wrażenie, że zaczyna się żonglowanie tak zwanymi sondażami. Żonglowanie i deklinowanie przez wszystkie możliwe przypadki sondaży. Żal, smutek, trwoga, paniczne szukanie wyjścia z tragicznej sytuacji. W PiS musi trwać wielka gorączka. Partia skokowo traci poparcie społeczeństwa. Z takimi wynikami kolejnych wyborów już nie wygrają. Kolejny sondaż wyborczy i załamanie Jarosława Kaczyńskiego się pogłębia. Prezes PiS ma teraz bardzo, bardzo ciężki okres, poparcie mu spada i to na łeb, na szyję. Obóz władzy ogarniają kolejne afery, rząd nie radzi sobie z pandemią i szalejącą inflacją. Wszystkie badania politycznego poparcia z ostatnich tygodni wskazują jeden trend. Wyborcy odwracają się od Prawa i Sprawiedliwości, koalicja rządząca traci elektorat, jednocześnie opozycji rośnie szansa na przejęcie rządów. Najnowszy sondaż został przeprowadzony przez IBRIS na zlecenie Onetu. W ostatnim badaniu pracowni PiS i ich koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy mogli liczyć na poparcie aż 36,6% obywateli. Teraz notują kilka punktów procentowych mniej i dostają 32% głosów. Ciągle sporo, ale niewystarczająco. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska z poparciem 22,1%. Im też słupki spadają, ale zdecydowanie mniej dynamicznie w stosunku do poprzedniego badania, tracą zaledwie 1 punkt procentowy. Trzecie miejsce tradycyjnie już zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głosować będzie dziś 11,8%. W Sejmie znalazłoby się też miejsce dla Konfederacji, Lewicy i PSL Koalicji Polskiej z poparciem kolejno 7,1%, 7% i 6,4% wyborców. W tym wszystkim warto zwrócić uwagę na obywateli niezdecydowanych, na kogo głosować nie wie aż 13,7% osób biorących udział w badaniu. Do wyborów chce iść 53,9% ankietowanych. Inflacja, która też ludzi przytłacza, dlatego że te wszystkie rekompensaty, jakie dostają w postaci 13 emerytury, 14 emerytury. No jak widać, PiS faktycznie ma problem, ale co wskazano w artykule, nie tylko PiS, ale również i Koalicja Obywatelska, która także traci, a zyskują mniejsze ugrupowania i jak widać ta cała polaryzacja, znaczy ten pluralizm władzy w Polsce, który wydawał nam się nieunikniony, czyli PiS, PO i ich jakieś tam różne kolaboracje z mniejszymi partiami, może faktycznie dobiec końca. I być może, mimo tego, że Tusk wrócił i już wszystko wskazywało na to, że już nie mamy innego wyjścia, cały czas będziemy wskazani tylko na mordę Kaczyńskiego i mordę Tuska, to tutaj jest jakaś nadzieja. Tylko znowu, żeby jak na razie, żeby teraz odbyły się wybory, no to Koalicja Obywatelska by jednak je wygrała, jeśli by połączyła się ze wszystkimi partiami opozycyjnymi, a PiS faktycznie ma problem znacznie większy, bo jak się okazuje, nawet odcina się od nich Paweł Kukiz. Jak powiedział, chociaż odcina się to może zbyt daleko idące słowa, raczej akcja pod publiczkę i chęć ocieplenia swojego własnego wizerunku, który nie jest najlepszy w ostatnim czasie, no ale posłuchajmy, co powiedział. Jeśli wyjaśnienia w sprawie wiceministra, czyli chodzi o tego Mejzę, o tego Łukasza Mejzę, który no, robi tam różne przekręty medyczne, wiecie o co chodzi, znaczy zarzucane mu to jest, jak na razie nie jest winny, sąd nie określił go prawomocnym wyrokiem jako osoby winnej, no ale jednak coraz więcej osób wskazuje właśnie na takie działania, a on się do sprawy nie odnosi, nie dementuje tego, nie mówi, że tak nie jest, więc można domniemywać, że jednak jednak maczał palce w tym całym procederze. I co mówił Kukiz? Jeśli wyjaśnienia w sprawie wiceministra Mejzy mnie nie przekonają, to moja dalsza współpraca z PiS stanie pod znakiem zapytania. Taki oto właśnie twardy poseł Kukiz, nie? Stanie pod znakiem zapytania. On się wtedy zastanowi, czy dalej współpracować. Udzierga lepsze warunki, to będzie. Po prostu można to raczej interpretować w ten sposób, że wtedy będzie miał nieco wyższą siłę negocjacyjną. W każdym razie, no, PiS niewątpliwie ma problem i niedługo faktycznie może dojść do przyspieszonych wyborów, bo już za paręnaście miesięcy może być dla nich za późno i tamte wybory, kiedy już dojdzie do długofalowej inflacji, do Polskiego Ładu, który bardzo obciąży polskich podatników, a w dodatku mamy coraz większy problem ze służbą zdrowia, no to jak wtedy nagle dojdzie do wyborów, to PiS już może przegrać tak z kretesem, że to nie będzie wyrównana walka sondażowa, że może wygrają partie opozycyjne obecne, a może wygra zgromadzenie, ugrupowanie rządzące. Tylko wtedy już mogą mieć serio duży problem. I jak ostatnio się okazało, faktycznie mogą szykować się do przyspieszonych wyborów, bo Sasin powiedział, że się nie szykują. Mhm. A wiecie, jak to jest, jak Sasin coś mówi, nie? Przyspieszone wybory? Sasin. Nie mamy tego w planach. PiS chce rozwiązywać problemy, a nie od nich uciekać. Czyli może już po nowym roku je ogłoszą. Drętwy suchar. Co lekarze mają w kieszeniach? Kasę chorych. O dobre. Tego suchara mamy od Benego 11, za co szacuneczek i dostajesz od nas złotą kasę chorych. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to wbijaj koniecznie na nasz drugi kanał Suchary i tam pod filmikami z sucharami wpisuj koniecznie w komentarzach swoje własne propozycje. Tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, żeby być tutaj codziennie o 6:30 i 18:00. Hej. Czuję się jak asystentka, słabego magika czuję jak ostrzypiły. Ciało my przenika, robi tryk, potem stryk. Tryskam jak hydrant krwią, chodzę wzrokiem po widowni. Niestety wszyscy śpią.